Katastrofę smoleńską spowija mgła, mgła niewiedzy i wbrew upływowi czasu ta mgła jest coraz gęstsza. Wiemy coraz mniej, a ilość dezinformacji, oszustw, medialnych wrzutek przeraża. Spotykamy się w tym miejscu po raz kolejny i zadajemy te same pytania. Dlaczego organizator oficjalnych obchodów katyńskich, rząd Rzeczpospolitej Polski przydzielił całej prezydenckiej delegacji, całemu dowództwu Wojska Polskiego, parlamentarzystom, wybitnym postaciom polskiego życia kulturalnego, politycznego, jeden środek transportu? Dlaczego szef BOR, generał Janicki, rażąco naruszył nałożone przez niego obowiązki, dopuszczając do wylotu delegacji jednym środkiem transportu, nie przeprowadzając inspekcji lotnisk, w tym głównego i zapasowych, i nie zapewniając ochrony na tych lotniskach w dniu uroczystości katyńskich? Czy jest prawdą, że 10 kwietnia 2010 roku lot do Smoleńska nie miał właściwego zabezpieczenia kontrwywiadowczego? Jak to się stało, że przedstawiony opinii publicznej plan lotu, podstawowy dokument, bez którego międzynarodowy przelot jest niemożliwy, zawiera błędy? A jeśli na podstawie tego planu lotu lot był niemożliwy, to jaki był rzeczywisty jego przebieg? Gdzie jest plan lotu, na podstawie którego lot się dokonał? Czy jest prawdą, że podczas powrotu z Pragi Tu-154 doznał uszkodzeń po uderzeniu z ptakiem i według wszelkich norm, przepisów i regulaminów nie był mógł być użyty do transportu 10 kwietnia 2010 roku? Dlaczego po 10 miesiącach od tragedii nie wiemy nic o jej przebiegu? Nie znamy godziny wylotu samolotu z Okęcia, nie znamy czasu dokładnego katastrofy. Czy polscy śledczy ustalili, jaki czas lokalny obowiązywał w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 roku? To jest tylko część pytań. Następne pytania prosimy przedstawiciela Obrońców Krzyża. Edward Bizikowski. Dlaczego załoga Tu-154 nie miała w chwili wylotu aktualnej prognozy pogody oraz dlaczego została wyposażona w błędne informacje o ścieżce podejścia? Dlaczego rząd polski zrezygnował z ubiegania się o obecność na pokładzie rosyjskiego nawigatora? Czym wytłumaczyć obecność rosyjskich samolotów wojskowych w pobliżu toru podejścia rządowego Tu-154, oznaczonego symbolem HAT, wiozącego prezydenta na pokładzie? Co było bezpośrednią przyczyną całkowitego zniszczenia Tu-154 i utraty połowy jego masy? Dlaczego rosyjska komisja, tak zwana komisja MAK, nie poddała w raporcie przebiegu ostatnich sekund lotu Tu-154 przyczyn rozpadnięcia się wraku, śmierci załogi i pasażerów? Dlaczego rząd polski dopuścił do sytuacji opublikowania steku nonsensów, włączając analizy psychologiczne osób zmarłych, danych wrażliwych osób zmarłych i danych o rzekomych oględzinach zwłok, i nie uprzedził o tym polskiej i światowej opinii publicznej, pomimo że znał treść raportu na wystarczająco długo przed jego opublikowaniem? Czyją suwerenną wolę wykonuje polski rząd?